Tak jak pani dyrektor powiedziała, właśnie w związku z tym serdecznie witamy pana Tomasza, dziękujemy za przybycie, za nasze zaproszenie, że pan przyjął. I chciałam przedstawić takie najważniejsze właśnie tutaj wydarzenia pana Tomasza Szymkowiaka, osiągnięcia przede wszystkim. Jest to uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w 2008 roku, uczestnika Mistrzostw Europy 2010 roku, gdzie zajął 4. miejsce, 5-krotnego mistrza Polski w biegu na 3000 metrów przez przeszkody, 2-krotnego mistrza Polski w biegu na 10 tysięcy metrów oraz mistrza Polski w biegu przełajowym na 4 km. Teraz przekażę mikrofon panu Tomaszowi. Witam wszystkich, więc przedstawiać się już nie muszę, zostałem przedstawiony bardzo dobrze. Tak jak tutaj pani powiedziała, moją konkurencją koronną jest bieg na 3000 metrów z przeszkodami. Na początku chciałbym wam przybliżyć tę konkurencję, bo pewnie nie każdy z was widział, nawet w telewizji, już nie mówiąc na żywo, bieg na 3000 metrów z przeszkodami. Później puszczę wam krótki film oraz zdjęcia z moich zgrupowań sportowych oraz z zawodów. Opowiem wam pokrótce, jak zaczęła się moja kariera i streszczę ją aż do dnia dzisiejszego. Na koniec będziecie mogli mi zadawać pytania, mam nadzieję, że jakieś będą. Mamy niedużo czasu, bo 45 minut, więc bardzo proszę o ciszę. Mam nadzieję, że zdążymy. Przed przerwą skończymy spotkanie. Także bieg na 3000 metrów z przeszkodami. Jest to konkurencja lekkoatletyczna, w którym zawodnicy biegną 7,5 okrążenia, pokonując za każdym razem 5 przeszkód, 4 płoty o wysokości 91,4 cm dla mężczyzn, czyli jest to mniej więcej taka wysokość tutaj do pasa. Przeszkoda jest bardzo ciężka, bo waży około 60 kg, więc nie można jej przewrócić jak płotka. Trzeba nawet na tym ostatnim okrążeniu po 2,5, kiedy już przebiegnie masie w nogach te 2,5 km, trzeba ją przeskoczyć. Dla kobiet oczywiście ta wysokość jest troszkę niższa, wynosi 76 cm, jest nieco ponad kolana. Jest na każdym okrążeniu także luf z wodą, poprzedzony płotem o tej samej wysokości. Należy odbić się od tego płota i przeskoczyć luf z wodą. Luf z wodą ma długość 3 metrów 66 cm, no czyli gdzieś mniej więcej ode mnie do tutaj do stolika z medalami. Trzeba się wybić i przeskoczyć ten luf, żeby się, że tak powiem, nie skąpać. Zaraz zobaczycie, jak to wygląda, ponieważ będą zdjęcia właśnie z biegu na 3000 metrów z przeszkodami. Konkurencję tę aż do końca XX wieku uprawiali wyłącznie mężczyźni. Od Igrzysk Olimpijskich w 1900 roku. Dopiero w roku 1998, czyli prawie 100 lat później, JAW, czyli Światowy Związek Lekkiej Atletyki, dopuścił do tej konkurencji kobiety. I pierwszymi ważnymi międzynarodowymi zawodami, na których był rozgrywany bieg na 3000 metrów z przeszkodami kobiet, były Mistrzostwa Świata w Osace w 2005 roku. Bieg na 3000 metrów z przeszkodami właśnie był jedyną konkurencją, oprócz chodu na 50 km, w którym występowała dyskryminacja kobiet. Kobiety bardzo chciały biegać przeszkody, dlatego postanowili, że obniżą przeszkodę, trochę skrócą ruch z wodą i kobiety od paru lat startują na tym dystansie. Bieg na 3000 metrów z przeszkodami należał do najlepszych polskich konkurencji lekkoatletycznych. Rekordzistami świata na tym dystansie byli Jerzy Chromik i Zdzisław Krzyszkowiak. To było w latach 50. 60. Teraz najlepszymi biegaczami na 3000 metrów z przeszkodami są biegacze z Afryki, głównie z Kenii. Ale Krzyszkowiak na przykład zwieńczył karierę tytułem mistrza olimpijskiego z Rzymu. Później na przełomie lat 60. i 70. do czołówki należał Kazimierz Maranda, a sukcesy ogromne na stadionach całego świata odnosił Bronisław Malinowski, dwukrotny mistrz Europy, wicemistrz olimpijski, który zginął w wypadku samochodowym, można powiedzieć, u szczytu swojej kariery. Zdobył tytuł mistrza olimpijskiego
i do dziś ma rekord Polski, mimo że to było ponad 20 lat, 30 lat temu, to do dziś ma rekord Polski właśnie Bronisław Malinowski. Tytuł wicemistrza Starego Kontynentu, wicemistrza świata zdobył Bogusław Mamiński, który teraz otworzył swój ośrodek w Międzyzdrojach, do którego jeździmy i się no właśnie tam szkolimy. Bieg na 3000 metrów z przeszkodami jest jedną z najbardziej widowiskowych i zarazem niebezpiecznych konkurencji lekkoatletycznych. Tak jak mówiłem, przeszkoda jest bardzo ciężka, bardzo często. Nie ma praktycznie biegu, na którym no nie wydarzyłby się jakiś wypadek. Tutaj Austriak Gunter Weidinger, który jest moim kolegą, potknął się przed przeszkodą i uderzył twarzą w przeszkodę. Stracił tutaj wszystkie górne zęby, rozciął sobie polip i od tego dnia przestał biegać już przeszkody. Tutaj miał ten wypadek, był w wieku 31 lat, przeniósł się na maraton, ponieważ tam nie ma przeszkód. No i teraz odnosi wielkie sukcesy w biegu maratońskim na 42 km. Tutaj jest dalsza część tego wypadku. O, tutaj są pierwsze mistrzostwa świata kobiet. To jest Japonka. Na początku kobiety, wiadomo, że początki są bardzo trudne, więc ich biegi były bardzo widowiskowe. Rzadko która dobiegła, nie przewracając się, albo no, chociażby nie potykając się o przeszkodę. Tutaj Igrzyska Olimpijskie w Pekinie. Tutaj macie rów z wodą, właśnie, który trzeba przeskoczyć. Biegaczki z Afryki do dziś mają problem z pokonywaniem przeszkód i rowu z wodą. Są najlepsze na płaskim dystansie, ale jednak nie potrafią sobie dobrze radzić na przeszkodach. Rekord świata mężczyzn należy do tego pana na zdjęciu. To jest Said Shahin. Był on reprezentantem Kenii, zmienił obywatelstwo na Katar i pobiegł 7 minut 53 sekundy i 63 setne. Mój wynik to jest 8 minut 18 sekund, więc jest to ponad 20 sekund różnicy. Jest to dość dużo, ale rekord Europy na przykład wynosi 8 minut 4 sekundy. Do tego już nie jest tak daleko, a do rekordu Polski Bronisława Malinowskiego myślę, że, no mam nadzieję, że się zbliżę, może uda mi się nawet to poprawić w przyszłym roku. Rekordy świata kobiet. Rekord świata kobiet należy do Rosjanki. Tak jak mówiłem, biegaczki z Afryki są najlepsze na wszystkich dystansach, tylko nie na przeszkodach, ponieważ nie radzą sobie dobrze z przeszkodami i z rowem z wodą, a jest to bardzo męcząca konkurencja. Rekord Europy należy do tej samej pani, do samitowej Gałkiny. W tym roku w maju spędziłem z nią miesiąc na obozie w Font-Romeu we Francji, w Pirenejach. Przyjechała ona z zawodnikami z Rosji, jest to Rosjanka i no muszę powiedzieć, że nawet ci panowie z Rosji mieli problem, żeby dotrzymać jej kroku. Trenuje bardzo mocno, że dwa lata temu urodziła dziecko, wróciła praktycznie po roku przerwy i już jest bardzo mocna. Myślę, że za rok w Londynie będzie walczyła o złoty medal. Będzie broniła złotego medalu z Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Natomiast rekord Polski należy do Wiolety Janowskiej i wynosi 9 minut 17 sekund. Teraz nie puszczę wam filmu, tylko pokażę wam kilka zdjęć z moich właśnie zgrupowań sportowych oraz z zawodów. Nie wiem, czy poznajecie tego pana na zdjęciu. Wiecie, kto to jest? Tak, to jest Usain Bolt, rekordzista świata na 100 i 200 metrów. I to jest na meetingu w Ostrawie. Siedziałem z nim przy stoliku. Stoliki były, jak widać, takie duże, ośmiosobowe i nawet go nie poznałem. Dopiero po rozmowie spytałem się, co on biega, no ponieważ, no wiadomo, na takim meetingu kilkaset osób czasami siedzi na kolacji. On powiedział, że biega 100-200 metrów i że jest rekordzistą świata. No, w życiu nie pomyślałem, że mogę sobie z nim siedzieć przy stoliku, dlatego nie domyśliłem się, że to on. Później było mi bardzo głupio. Poprosiłem o zdjęcie, oczywiście nie było żadnego problemu ze zrobieniem zdjęcia. Także teraz będą leciały zdjęcia, one będą się powtarzały, tych zdjęć jest około 40, może 50. Będą to zdjęcia ze zgrupowań sportowych. To jest zdjęcie z moją żoną. W tym roku byliśmy
na zgrupowaniu sportowym w RPA, ja byłem przez miesiąc, ona do mnie przyleciała na tydzień i no, tydzień spędziła sobie ze mną w RPA. Jak tu było zimno, w lutym był śnieg, to ja właśnie sobie wyjechałem do Ciepełka, żeby móc się dobrze... Yeah.